Zapraszamy na obejrzenie kolejnego przetłumaczonego dokumentu pod tytułem Dzieciństwo w bombardowanym Donbasie. Doniecki Dom Kultury, 2021 rok. Przez całe moje życie jest wojna. Mam 8 lat i nigdy nie żyłam w pokoju. Więc nie wiem, jak to jest. Dorośli, którzy rozpoczęli tę wojnę, muszą ją zakończyć. Ona trwa już za długo. Muszą ją zakończyć, tak. Mój tata zginął na wojnie, został pochowany jak bohater, więc mama poszła służyć w armii. Ja bym chciał, żeby wojna szybko się skończyła, a Hitler, żeby zniknął na zawsze. To pomnik zabitych dzieci Ługańska. Na terytoriach, które okupuje Ukraina, nacjonalistyczne bataliony jak Ajdar czy Tornado zabijały całe rodziny. Teraz znajdujemy się przy Alei Aniołków. To pomnik i przypomnienie dla całego Donbasu, jak wielką cenę zapłaciliśmy za przewrót, który miał miejsce w Kijowie w 2014 roku. To nasza ziemia, tu się urodziliśmy i nam nie trzeba mówić, jakim mamy mówić językiem, do jakiej szkoły mamy chodzić i jaką prowadzić politykę. I my nie potrzebujemy dwóch ojców lub dwóch matek. My nie potrzebujemy propagandy LPG, która ma teraz miejsce na Ukrainie. Nam nie jest potrzebny faszyzm, który jest promowany na Ukrainie. Nam jest to obce. Życie tu jest piekłem. Pierwszą osobą, która zginęła w 2014 roku, był 4-letni chłopiec. Nazywał się Wania Poliakow. Nasza Swietłana została rozerwana przez bombę, kiedy szła do mamy. Jej krótkie życie zakończyło się w wieku 16 lat. Rodzina Mazurów, trójka dzieci straciła mamę. Ja nie mogę. Bombardują rano lub wieczorem, a czasem przez cały dzień. Kiedy przestają, wychodzimy do ogrodu i pracujemy. 2 godziny temu było bombardowanie. Mocne, odpalili coś ciężkiego. Zamknęli szkołę. Nasze dzieci muszą dojechać autobusem do szkoły do sąsiedniego miasta. Ale do tego autobusu też strzelają. Oni strzelają do dzieci, a nie do żołnierzy. Wracaliśmy do domu, kiedy rozpoczęli ostrzał i wielkie czerwone pociski świszczały nad szkolnym autobusem. To było straszne, bo w każdym momencie mogliśmy stracić życie, które nie tak dawno się zaczęło. Dzieci dzwonią ze szkoły. Mamo, nie możemy wrócić. Musieliśmy się zatrzymać, bo zaczął się silny ostrzał. A my, rodzice, siedzimy w domu, siwiejemy i wyrywamy włosy z nerwów, bo nawet nie możemy wyjść po dzieci, bo trwa ostrzał. Chciałabym spytać się polityków zachodniego świata, co wy robicie? Popatrzcie swoimi oczami, gdzie widzicie tu okupanta, z którym trzeba walczyć? Tu tylko cywile, dzieci, staruszki. Dlaczego sponsorujecie ludzi z bronią, wysyłacie pieniądze, by nas zabijać? Dlaczego? Tak postępowali tylko Niemcy podczas II wojny światowej. Teraz Ukraińcy robią to samo swoim własnym mieszkańcom. Gdzie jest ta rosyjska okupacyjna armia? No gdzie? Może ona to rosyjska armia? Gdzie? To spokojne miasteczko. Pokażcie mi, gdzie? OBWE nigdy nie dotarło do naszej ulicy, a nawet nigdy nie widziani byli w naszej wiosce. Od 2015 roku OBWE nie było tu ani razu. Kiedy ludzie OBWE tu się pojawiają, napotykają na nienawistne spojrzenia. Dlatego, że nie mówią, co się tutaj dzieje. Nie zgłaszają tego, że ludzie są zabijani, budynki mieszkalne są bombardowane, a snajperzy strzelają do cywili. Tylko tutaj jest od 300 do 500 ludzi, cywili pochowanych, zabitych przez polityczno-wojskową władzę Ukrainy. Jest na to jedno określenie – ludobójstwo.
Nigdy o tym nie zapomnimy i nie wybaczymy. Więcej niż 25 tysięcy cywilnych budynków zostało zniszczonych. Pośród nich 315 to były szkoły i przedszkola. Więcej niż 2000 kobiet, dzieci i osób starszych zostało zabitych. Jak można to wszystko przeżyć? My wygonimy tych złych faszystów, którzy przyszli na nasze ziemię. Nie pozwolimy, by tu przyszli. To nasza ziemia. My tu żyjemy.